Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts bound. In the quiet we find a groove. Przyjechaliśmy do pizzerii Fresco, tutaj do tej mojej ulubionej, gdzie naprawdę mają super rośliny, zarówno wewnątrz, jak i najwidoczniej z zewnątrz. Mają super klimatyczny ogródek, żaróweczki, przy stolikach na każdym inna odmiana koleusów. No, dodatkowego plusa zyskała ta pizzeria w moich oczach i tu wyczaiłam koleusa, którego nawet nie mam w swoim posiadaniu. Taka odmiana, bardzo ładna. Mamy 20 minut czasu, czekamy na pizzę i idziemy się przespacerować tu uliczkami naszego miasta. Niezła, wczoraj była burza i narobiła trochę szkód, trochę gałęzi. Jednak jak się idzie, to się widzi na chodnikach. Ale nieźle wiało i nie tyle grzmoty było słychać, co błyskało się. Bardzo się błyskało. Warto przejść się spacerkiem między uliczkami, między blokami, popatrzeć choćby na takie przydomowe, przyblokowe ogródki. Dzień dobry, w kolejnym vlogu, po raz kolejny z działki. No jesteśmy na działeczce, przyjechaliśmy na ten obiad na pizzę. Postanowiłam, że dzisiaj nie gotuję, to znaczy mam ugotowaną zupę, ale dla odmiany zjemy sobie pizzę. I przyjechaliśmy sprawdzić, jak tutaj działka wygląda po burzy i w zasadzie nic się złego nie wydarzyło. Jedynie co, to spadł mi jeden koleus z półeczki, połamał się. Ale i tak miałam dzisiaj zabrać, o ile nie zapomnę, szczepki koleusów, te tutaj z działki, rozsadzę je sobie do doniczek na balkonie i niech rosną nowe. I oprócz tego jednego połamanego koleusa, niestety, ale połamały się i rudbekie. One były tak wysokie, że niestety siła deszczu i ten wiatr, który wczoraj towarzyszył burzy, położył mi te kwiaty. I teraz takie połamane są, no nic, co będzie się dało. Po prostu poucinam sobie do wazonów, porobię bukiety. Ich jest tyle, że kilka takich kęp, jak się położyło, to jeszcze nic strasznego się nie wydarzyło. I tam mężusiowi jeden pomidor, który mamy poza szklarnią, też położył się łącznie z tą tyczką, która go powstrzymuje. Teraz robię kawę. Jesteśmy już w naszej prywatnej pizzerii działkowej. Tutaj pizza 60-centymetrowa, tak? Średnica ma 60 cm. Największa, jaka była dostępna, no nie wiem jak to zjemy, due supreme, ale w sumie śniadanie nie jedliśmy i obiad w lodówce jest, bo słynna zupa pomidorowa czeka na zjedzenie, ale dzieci wolały dzisiaj pizzę, więc niech i pizza będzie w końcu weekendzik. Śmiało wypuścił pączka i zakwitł jeden powojnik Clematis w takim fioletowym kolorze. I w pełni rozkwitł już jeden z mieczyków. A tu kolejne, na których kolor jeszcze czekam. Łososiowy też już ładnie rozkwitnął. Wystarczyło 2 dni. I proszę, jaki piękny mieczyk w całej okazałości. Na szczęście im ta burza i ta ulewa w nocy za bardzo nie dokuczyła.
jeszcze dalika czerwona. Drobnokwiatowy rozwijał się w swoim kwitnieniu. Takie drobniutkie kwiatuszki ma, ale dosyć sporo. W zeszłym roku nie chciał kwitnąć, w tym roku świetnie sobie w tym miejscu radzi. Zobaczcie, ile ma fioletowych kwiatków. Tu jeżóweczkę jeszcze Wam pokażę, tą kremową. Odmiana Sherry Fluff. Tu jeszcze dostały te pelargonie troszkę po kościach. Płatków widzicie, ile leży na chodniczku. Deszcz im dokuczył, ale dobrze, że chociaż koleusy mam pod zadaszeniem, bo niestety, ale obawiam się, że bardzo by ucierpiały podczas tej dzisiejszej burzy. Tak przelecę szybciutko i pokażę Wam w sumie, jak one już ładnie wyrosły od ostatniego czasu. Spójrzcie, jak te sadzonki zagęściły się i rozrosły. No i piękne są te kolory, dlatego nic złego się nie stało, że ten jeden koleus ucierpiał, bo i tak tutaj zrobię sobie dzisiaj odszczepki, byleby tylko moja pamięć pamiętała i zabrała koleusy pokrzywki do domu do wsadzenia i rozsadzenia na nowe. Spójrzcie, jakie piękne kolory. Tu jeszcze jedna donica i ta największa pokrzywka. Czubki się poodrywały, ale to nie szkodzi. Pójdą do wody i będą nowe pokrzywki. Rząd kolejnych koleusów, tym razem te, które mam wsadzone w podłużnej donicy. Jeszcze jedna donica z czterema sadzonkami. Zbieramy ogórki z szklarni, bo ma ambitny plan, żeby jednak zrobić tą sałatkę taką zimową do obiadu, do słoików, przynajmniej z jednej porcji, ale z tego co widzę, to mężuś wyszperał z tej naszej szklarni nieco więcej ogórków niż kilogram, bo mam przepis na jedną porcję właśnie z 1 kg ogórków, więc myślę, że tutaj spokojnie 2 kg ogórasów jest, więc robimy najwyżej podwójną tą porcję. Jak będę robić sałatkę, to na pewno Wam podam przepis. Sprawdzony przepis. Okrzew, ten tutaj przy wejściu na nasz ogródek, przy bramce, tak jak przypuszczałam, odchorował swoje i teraz wypuszcza już normalnie swoje kwiaty, więc będzie z nim dobrze. Sporo pączków ma, a on jest w takim fajnym kolorze, zobaczcie, taki żółto czerwony. Bardzo mi się podoba, ale widocznie on już tak marzy. Każdego roku wczesną wiosną niestety mszyce na tyle mu dokuczają, że z pierwszych pączków nic nie zostaje. Dopiero teraz w połowie lata jest już na tyle silny, na tyle dużo pączków ma, że już daje sobie radę i z tymi mszycami i pięknie zaczyna kwitnąć. Hortensje bukietowe też lada moment pojawią się. Kwiaty tam z tyłu już zaczynają powolutku rozkwitać, tam kolejna i tu floksy. Jeszcze z drugiej strony migawka krótka, moje cynie w tle, o tak, na nie w przyszłym roku też postawię. I step up to the mic, got a naked swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swinging to the left and swinging to the right. No room for worries, just let go and be free. When the swinging pop, come and join the spree. Swinging melodies, taking us high.
to the right, no room for worries. Just let go and be free. When the swing and pop come and join the spree. Swinging melodies, taking us high. Feel the rhythm. Step up to the mic, gonna make you swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat. Przyjechaliśmy do Oshona na szybkie zakupy, a to taka wystawka z sukulentami, kaktusami. Malutkie takie sadzoneczki za 19,99 sztuka, ale czy mi się coś rzuciło specjalnego w oczy? To nie. Powstrzymuję się od wszelkiego zakupu, ale kaktusiki całkiem przyjemne, malutkie. Fajnie tak razem wyglądają. A tu to już zupełne miniaturki kaktusików. Zobaczcie, jak je maleistewka. No, takiego to bym nie miała odwagi jednak kupić, bo jak się wbiją te kolce, czy ta warstwa ochronna, to ja bym nie chciała wyjmować tego ze swojej skóry. Korwia też mi się podoba, ale Iwona się na nią nie zdecyduje. I łosierogi są nawet w Oshonie dostępne. Euforbia jest po 40 zł, a tutaj takie łosierogi za 34 zł. Nie mam i mieć nie będę. I jeszcze taki kolorowy zawrót do głowy wśród kaktusów, ale takie farbowane lub takie jak tam z doklejonymi kwiatkami, to już zupełnie nie moja bajka. Wolę wydanie w kolorze naturalnym. Widzę, że w ogóle jest jakaś nowa dostawa roślin w Oshon. Stoją jeszcze na regałach. Tutaj zamiokulkas, taki w dosyć dużym wydaniu za 120 zł, nieco mniejsze za 60. Asparagus, co tu jeszcze mamy? Aloesy, birkiny, pieniążki, pile, trzykrotki. Przy okazji zakupu w Oshonie zawsze zawieszam oko na tym regale tutaj z doniczkami. Zawsze coś tutaj fajnego wpadnie mi w oko. I ta donica, osłonka na donicę, mi się bardzo podoba za 28 zł. I tak się zastanawia, czy ją brać, czy nie brać, ale chyba jeszcze powstrzymam się, a nóż przecenią jeszcze po sezonie. Osłoneczka bardzo fajna, 15 cm średnicy. Wróciliśmy do domu, jeszcze tak na koniec nie chciałam wam pokazać tą krotkę grecką, która zaczyna kwitnąć. Kto nie zna stokrotki dorotki, to może zobaczyć kwiatuszki, takie drobniutkie, czerwone. Stokrotka grecka charakteryzuje się bardziej ozdobnymi liśćmi niż kwiatami, ale niemniej jej kwiatuszki są też całkiem sympatyczne. Już nie pamiętam, kiedy ostatnim razem bolała mnie głowa, a dzisiaj coś mi łebek doskwiera, ale nic, wyplewi się kiedy indziej. Dzisiaj moim atrybutem na wieczór będzie na pewno prasowalnica i żelazko. Poram się w końcu może do końca z tym moim prasowaniem. A dzisiaj dziękuję wam za towarzystwo w tym naszym takim zwykłym, codziennym dniu. Życzę wam miłego dnia i do następnego razu. Papatki. Gonna make you move, dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swinging to the left and swinging to the right, no room.